chcielibyśmy zapytać, po co są święta wielkanocne? Żeby spędzić rodzinnie, wspólnie z rodziną przede wszystkim. To jest najważniejsze święto katolickie. Żeby wspomnieć to, co Jezus dla nas zrobił wszystkich. Zmartwychwstanie, wybawienie ludzi. No święta są, no. I to bardzo ważne święta. Aby upamiętnić właśnie to, co się wydarzyło 2000 lat temu. Śmierć Chrystusa na krzyżu, ale przede wszystkim zmartwychwstanie. To największe właśnie święto w naszej religii, dlatego je obchodzimy. Jest to dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, no. Każdy na swój sposób, żeby przeżył. Po co jest to święto? To jest tradycja przede wszystkim. Po to, żeby spędzić rodzinnie święta w wolnym czasie. I takie radosne święto po to, żebyśmy się wszyscy szanowali, kochali, żeby było pięknie na świecie i między ludźmi. Jakie tradycje, rytuały Pani kojarzy z Wielkanocą? No lanie wodą na pewno. Lanie wodą, święcenie święconki i rezurekcja jak dla mnie. Pisanka, zając. Czekoladowy. No to na pewno święconka w sobotę. Przede wszystkim właśnie te triduum paschalne, czyli właśnie nabożeństwa w czwartek, w piątek, w sobotę. Rezurekcja w niedzielę. Jakaś, nie wiem, w piątek droga krzyżowa. Śniadanie wielkanocne, tradycyjne w poniedziałek. Czyli tradycja jest mocna? Tak jest. Lany poniedziałek. Bardzo lubię. No ten dyngus, no to tak różnie z tym oblewaniem, jak mieszkanie zaczyna płynąć, to już mniej mi się podoba. To ja w zasadzie nie przeżywam tego dla tradycji, tylko tak jak powiedziałem, to jest katolickie święto najważniejsze i to w tym sensie trzeba rozpatrywać to święto. A jaką potrawę wielkanocną lubi Pani najbardziej? No żurek z jajkiem i z kiełbasą białą. No i wie Pani, i reszta, jajko, kiełbaska, boczek, szyneczka, wszystko. Obchodzę osobiście z rodziną. No i zawsze idę na rezurekcję. Drugi dzień świąt też do kościoła głównie. No i całe triduum paschalne w kościele. W domu najpierw tam się idzie do kościoła święcić to wszystko. W koszyku, później jedziemy do rodziny. I tak w sumie wspólnie spędzamy ten czas. Zawsze w domu z dziećmi, z wnukami. Bardzo uroczyście idziemy do kościoła wszyscy rano. No potrawy ogólnie w domu i wyjazd gdzieś do rodziny. Wielki czwartek, piątek, sobota i chodzę sobie do kościółka, no i jest pięknie. No jak można obchodzić? Z rodziną oczywiście. Idziemy do kościoła. I... Bardzo rodzinnie, dzieci są poza domem i zjeżdżają się bardzo tradycyjnie. Pierwsze nasze święta poza domem. I jak się podoba takie no inne, nietypowe spędzanie mi świąt? Mi się bardzo podoba, że o nie mniej. Wyjeżdżamy w góry, pochodzić troszeczkę, pospacerować, no... W ruchu też. Porównując teraz i w przeszłości, coś się zmieniło? Mi się wydaje, że bardziej by weselsze były święta wcześniej, jak byłam jeszcze dzieckiem. No mniejszy jest śmigus dygus. Wydaje mi się, że zanikają te tradycje w tej chwili, tak. Nie, raczej podtrzymuję tradycje swojej babci, mojej mamy, także i moje dzieci tak samo po prostu w tej chwili podtrzymują te tradycje. W TVN-ie powiedziano, że będziemy mieli taką samą pogodę, jak żeśmy mieli w Boże Narodzenie, w Wielkanoc. Było 8 stopni podobno w Boże Narodzenie, nie pamiętam, i ma być 8 stopni. Pan Jezus zawsze dbał o całego człowieka, nie tylko jego duszę, choć to było zawsze priorytetem. Uzdrawiał najpierw jego duszę, a potem ciało. A stół zawsze jednoczy rodzinę, a posiłek nie tylko nam daje pokarm dla ciała, ale także pozwala nam pobyć ze sobą, porozmawiać. Życzę Państwu radosnych świąt wielkanocnych dla Państwa rodzin, dla wszystkich Państwa, którzy zgromadzicie się jutro na śniadaniu wielkanocnym. Życzę Państwu dużo zdrowia i pogody ducha i oczywiście nadziei płynącej z przesłania świąt Wielkiej Nocy. Wesołego Alleluja!